Słuchajcie, jest taka jedna firma, która generalnie jest dobra, ale co jakiś czas odpala takie rzeczy, że się chytam za głowę i mówię, kurczę, no to musi tu kiedyś wpaść. Jednocześnie tej firmy nigdy tutaj na tym kanale nie było. No i co ja będę ściemniał, bo już miniaturkę widzieliście. Jest nią Lego, więc... Więc pierwszy raz w historii zaśpiewajmy im piosenkę. WTF, WTF, WTF. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, to co tu widzicie to jest Lego. Tak, kiedyś na moim bazowym kanale, ponieważ no właśnie, mam bazowy kanał, gdzie tam pokazuję Lego, gdzie niejednokrotnie mówiłem, że Lego było tak bliziutko już od znalezienia się tutaj na tym kanale, gdzie były takie perełki, pozwolę sobie to nazwać, jak Galidory, Decastona tam jeszcze nie pokazałem, ale też lada sekunda, wiele innych, Rycerze chociażby też średni, jak nie wiem, z 2000 bodajże drugiego czy czwartego roku, to wszystko się już mocno ocierało o ten kanał. Ale gdy zobaczyłem tylko Lego Snap, mówię, no kurde, no nie mówię. No po prostu. Bez jaj. Niejednokrotnie spotykałem się z różnymi firmami, oczywiście jeszcze ich nie kupowałem, bo ponieważ taka forma klocków raczej mi odrzucała po prostu, takie średnioklockowe, stricte po prostu średnioklockowe, prawda? Więc jakby często widzę takie rzeczy na półkach, ale omijam je szerokim łukiem. No i teraz nie mogłem ich ominąć, ponieważ ten zestaw miałem w miksie, bo jak wiecie prowadzę sklep przystanklocków.pl. Jeżeli takie coś was ciekawi, to w ogóle zapraszam was już dzisiaj na mój sklep Przystań Klocków, bo to się tam dzisiaj znalazło na sprzedaż, bo w ogóle kiedyś robiłem taki odcinek na moim bazowym kanale o najgorszej serii ever. I tam było dużo głosów, że chcecie, żebym jednak to odbudował, że ktoś nawet będzie chciał to kupić, więc odbudowałem, bo normalnie serio bym tego nie robił. Jednakże chcieliście, odbudowałem, no to macie. Tamten odcinek mam nadzieję, że widzieliście. I tak jak mówię, kiedyś Lego podejmowało, szczególnie na początku lat 2000, nomen omen otarło się też wtedy o bankructwo, patrząc na to mnie to nie dziwi, podejmowało różne decyzje, właśnie takie jak Galidor, właśnie takie jak Deckstone, właśnie takie jak Lego Snap. Testowało nie wiedzieć po co jakieś nowe formuły, gdzie stara formuła była sprawdzona, ba, do dzisiaj jest sprawdzona. I na przykład do dzisiaj ludzie też chcą Western Castle i Pirates, a dalej tego też nie mamy. Nie wiedzieć czemu, mam nadzieję, że to nie doprowadzi. Nie, no dzisiaj raczej nie doprowadzi Lego do bankructwa, to dzisiaj to już jest stabilna firma. Jednakże wtedy kombinowano, gdzieś tam się zamotano, nie wiedzieć czemu i szukano jakichś nowych rozwiązań. I jednym właśnie z nowych rozwiązań był Lego Snap i spotykamy się z zestawem 3505. No i spójrzcie, co tutaj mogliśmy mieć? Jakieś fikuśne, nie wiem co to jest, strzykawka, samolot, jakiś dziwny stwór, tutaj samolot. Wyglądało to trochę tak, że wiecie, tutaj mieliśmy garść tych elementów, tutaj mam jeszcze garść, którą mi została faktycznie. Zaraz się oczywiście tym przyjrzymy i naprawdę mieliśmy tu w środku wiele, jak widzicie, wersji. Instrukcja była taka, że no mieliśmy tutaj, na której stronie znajduje się instrukcja tego zestawu, więc był helikopterek, był taki Dinuś, był taki helikopterek bujany, były sanie, było to co ja mam, czyli chyba pterodaktyl, była tutaj, nie wiem, strzykawko, samolot, foliarze już pewnie opuścili dawno, więc ten film nigdy tylko zobaczyli, że strzykawka może latać i ich atakować chipami. Kolejny samolot, kolejny chyba samolot o huśtawka i ten śmieszny Dinuś. Więcej nie było, instrukcje na przykład czasami zawierały się tylko i wyłącznie w dwóch krokach i powiem wam szczerze, naprawdę były momentami ciężkie. Zresztą do recenzji większych zestawów tak, mam ich jeszcze więcej, mimo wszystko na bazowy kanał rzucę, ale nie mogłem się oprzeć, by zacząć tutaj odtąd. Jak widzicie, kolejna strona Dinuś, jeden krok, drugi krok. Tak wyglądała instrukcja, wbrew pozorom ona nie była aż tak bardzo prosta. Dodatkowo tutaj macie jeszcze w międzyczasie zaprezentowane jakieś inne rozwiązania, które można zastosować i zrobić z tych klocków. No, tutaj troszkę bardziej ambitnie, bo widzicie, macie cyk, cyk, cyk. Ale instrukcja nie do końca była czytelna. Nie mieliśmy też pokazanych klocków, jakie teraz mamy dokładać. Naprawdę nawet ja miałem czasami momenty, aczkolwiek nie z tym zestawem, może z większymi bardziej. No i instrukcja ma naprawdę wiele stron i zawierała bardziej właśnie te różne warianty, które tutaj mogliśmy zrobić. I akurat te warianty były spoko, bo ja jestem fanem, wiecie, jednak tych opcji, a nie było mało, spójrzcie, tutaj na tyle było jeszcze więcej zaprezentowanych. Faktycznie, więc jeżeli chodzi o takie inspiracje, mieliśmy ich wystarczająco dużo w tym, a jeżeli kupiliście wszystkie Snapy razy 7, razy plus jakieś tam jeszcze dodatki, to mogę się nawet taki bolid zbudować. Jeżeli jest ktoś na świecie, kto zbudował taki bolid, bo się jarał Snapami, dajcie mi do niego numer, ja zadzwonię do psychiatryka, jakby nie. Moi drodzy, jak wyglądały te klocki? Ano tak,
Tak, w sensie no tyle. Nie mam żadnych studów. Cwaniaki i tak było o tyle dobre, zrobił mi się napinam, bo inaczej byłby to jeden z tych klocków, który moglibyśmy powiedzieć, że jest niekompatybilny z innymi, ale go chwali się przecież tym, że tam jest ta kompatybilność forever, nie? Jakby od początku. Tutaj też wbrew taki hamulec, to wam zaraz też pokażę. No dziwne były, to jak widzicie, klocki i generalnie metoda szczepienia tych klocków polegała na tym, że i tyle. Faktycznie mogliśmy, co było fajne, tutaj nimi obracać w ten sposób. No i tych klocków było zdecydowanie więcej. Były też takie tutaj, były też takie ruchome tutaj elementy. No i faktycznie, jak widzicie, nie wygląda to jak Lego. Ja w ogóle jak dostałem to w miksie, mówię, kurde, to przecież nie jest Lego, co mi to ktoś rzucił? A było tego naprawdę sporo, ale kurde, za chwilę później patrzę, są instrukcje do tego, mówię, co jest? To jest Lego, nie? Jakby... No konstrukcje naprawdę przypominają mi takie proste dzisiaj podróbkowe no, firmy, które no, wydają właśnie tego typu, że prawda nie chcą kopiować od Lego, chcą mieć coś swojego, ale jakby no wiecie, też tworzą coś takiego, co nie do końca dobrze wygląda i moim zdaniem nie do końca się tym, bo to no, w sensie ty się nie pobawisz człowieku, nie? Jakby to cię może stać na półce i tam jest ani ładne, ani w ogóle ciekawe, ani do zabawy. No kurczę, no totalnie nie wiem, czy słyszycie po moich słowach, ale takich często używam zwrotów właśnie przy podróbkach. Ni to ładne, ni to do zabawy. No i właśnie dokładnie tutaj jest tym przypadkiem, bo nawet gdybyśmy z tego zbudować samolot czy coś, no w sensie tu też możemy posadzić figurkę jakby, nie? No i co z tego, że możemy posadzić figurkę na przykład tak, znaczy nie możemy, bo nie ma studów, no ale powiedzmy, wziąłem takiego typa, też no z mojego sklepu, sadzam tu, no i możemy się tak bawić, ale serio? Zobaczcie z tego frajdę, bo nawet ja nie mam i myślę, że wam ten filmik frajdy nawet może nie sprawiać, więc jakby no kurde, sorry, jedynym rozwiązaniem, które tu mieliśmy było faktycznie, że tutaj, o, przypominam to akurat rozwiązania z Lego Slicers, mogliśmy powiedzmy to tak obracać tu, czy tu faktycznie, wiecie, te elementy na tych łączeniach mogły w ten sposób robić, no ale jakby co z tego, no to średnia zabawa jakby totalnie, nie, że możemy tutaj coś obrócić. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, kto bawiąc się na przykład kilka lat wcześniej jeszcze piratami i westernami, ba, nawet technikami, jakże ciekawymi w latach 90., bo tam były minifigurki, miałby się po prostu skusić na coś takiego, tak serio. Jestem w ogóle ciekaw, bo aż mnie kusi, żeby trochę tych elementów użyć do jakichś mocków, spróbować cokolwiek, kurczę, cokolwiek, bo żeby zrobić cokolwiek z tego wartościowego, bo na dzień dzisiejszy nawet na serio nie potrafię znaleźć. I no, była taka książka właśnie, bo to nomen omen polecam wam ją też bardzo, raczej dla dorosłego widza i tak dalej. Ona właśnie mocno traktuje o tym, jak Lego prawie padło na początku tych lat 2000 przez właśnie takie pomysły. I szczerze mówiąc, mnie to nie dziwi. Ktoś podejmował zupełnie fatalne decyzje, szukając takich rozwiązań gdzieś, gdzie ich po prostu no, nie potrzeba było. Zaczął przywrócić Castle Western. Nie zrobili tego, mimo wszystko się uratowali, ale to już jest odpowiedź na inną historię, moi drodzy. No napiszcie mi to, czy tu widzicie cokolwiek, kurczę, pozytywnego, cokolwiek, co dałoby się z tym robić, bo jak dla mnie, oczywiście, były inne modele, ale wydaje mi się, że jak widzieliście, to żaden, ani ładny, ani fajny, ani do zabawy. Także, ale czekam na waszą opinię. Może ja jestem jakiś ślepy, może jestem, kurczę, już stary boomer i w ogóle i nie widzę piękna tego zestawu, ale po prostu wątpię. No to nie było, mówię, to po prostu było złe. I tyle. Tak złe, że pierwszy raz nie wytrzymałem i Lego wylądowało na tym kanale, moi drodzy. Pierwszy raz śpiewaliśmy mu WTF, WTF, WTF. To było, myślę, że w pełni zasłużyło. Ale poczekam jeszcze na waszą opinię, co wy o tym sądzicie, no bo kurczę, no serio. Dobrze, że to szybko padło i już nigdy nawet nikt się do tego nie zbliżył. Bo zresztą dzisiaj chyba firmy, które wydają podobne rzeczy, też za bardzo kariery nie robią. Mam nadzieję, że karierę zrobię ja, a pomóc mi w tym możecie tylko i wyłącznie wy, klikając tutaj subskrypcję. Ale pamiętajcie też, że skoro już było o tym mowa, to wpadnijcie na mój bazowy kanał. Jeżeli tam tego jakimś cudem nie robicie, to też tego suba mi dajcie. Będę wam bardzo wdzięczny. No i wpadajcie też na sklep, jeżeli to was ciekawi, bo wbrew pozorom myślę, że warto mieć taki rarytas na półce, nie? Tak, no naprawdę, bo tego jest naprawdę w ogóle bardzo mało na świecie, więc dzięki, że byliście dzisiaj i mam nadzieję wkrótce już widzimy się w kolejnych odcinkach. Bye!